Cześć, witam wszystkich miłośników starego sprzętu gospodarstwa domowego, starych odkurzaczy, starych urządzeń elektrycznych. Na moim warsztacie dzisiaj znajduje się kilka starych odkurzaczy. Ten radziecki odkurzacz, właściwie szczotkę elektryczną działającą na zasadzie odkurzacza, właśnie otrzymałem, bardzo się cieszę, ale nie o nim będę dzisiaj opowiadał, ponieważ mam inny model. O tym odkurzaczyku opowiem przy innej okazji. O tym odkurzaczu Hoover Dustet także nie będę dzisiaj opowiadał. Robiłem już jeden filmik, w ramach którego odkurzacz został rozkręcony, przeczyszczony. Okazało się, że bardzo ładnie działa. To jest model 100. Prawdopodobnie, tak jak słyszałem od poprzedniego właściciela, z roku 1937, ale nie jest to takie łatwe do stwierdzenia. Ten model produkowano także w latach 40. W latach 50. zdarzają się bardzo podobne modele, może wykonane z trochę innych materiałów, z lat 60. Jeżeli ktoś jest w stanie pomóc mi w dokładnym datowaniu tego odkurzacza, będę bardzo wdzięczny. Jak działa, można obejrzeć, tak jak wspomniałem, na jednym z moich filmików. Natomiast dzisiaj chciałem się zająć nowszym modelem, także odkurzacza Hoover Dustet. Bardzo się cieszę, że udało mi się go ostatnio za całe 10 zł dostać na jednym z portali aukcyjnych. Kilka dni temu odebrałem przesyłkę z tym odkurzaczem. To jest model Hoover Dustet 2614B. I znowu, tak jak z tym poprzednim odkurzaczykiem, trudno mi powiedzieć dokładnie, z którego roku pochodzi. Może jakieś wskazówki znajdę w nim w środku. Jest to prawdopodobnie model z lat 60., ewentualnie z połowy lat 70. Tutaj jest tabliczka znamionowa w formie naklejki, ale jest ona kompletnie zatarta. Zresztą na tych tabliczkach nie było daty produkcji, więc ona by nam wiele nie dała. W dzisiejszym filmiku postaram się ten odkurzacz rozkręcić, obejrzeć, troszkę go podczyścić. Zobaczymy, czy on działa. Sprzedawca zadeklarował stan techniczny jako nieznany. Nawet jeżeli ten odkurzacz nie będzie działał od razu, nawet jeżeli będzie potrzebował wymiany niektórych części, to i tak bardzo się cieszę, że za w sumie bardzo małe pieniądze mam go w swojej kolekcji jako drugi już egzemplarz takiego ręcznego Hoovera. Także biorę się do rozkręcania, zobaczymy, co z tego wyniknie. No, worek jest tutaj dość mocno wypełniony, co teoretycznie powinno być dobrym znakiem, bo ewidentnie nie tak dawno ktoś jeszcze z tego odkurzacza korzystał. Tutaj, że tak powiem, w ramach gratisu razem z przesyłką dostałem całą pokaźną porcję dość ciężkiego brudu. Wytrzepię to wszystko, ale poza warsztatem, żeby tutaj nie zabrudzić sobie wszystkich urządzeń. Troszeczkę zniszczone są główki śrub, ale mam nadzieję, że uda mi się je odkręcić. Nie było tak źle. Jest przejście, czyli przełącznik powinien działać. Okay. Tak, no to już jest dobry znak. Dobrze. Teraz odmontujemy rączkę. Dobrze.
pokażę tutaj kilka elementów z bliska. Postaram się też zobaczyć, czy gdzieś nie znajdę daty produkcji. Made in England, Hoover. Made in England, Hoover trademark. Ale daty produkcji nigdzie nie ma na tym przełączniczku. Silnik Hoover H4-2. Troszeczkę korozji na kołnierzu się pojawiło, ale to wszystko zostanie wyczyszczone. Dobrze, teraz możemy zdjąć rączkę. I wyjąć silnik. Silnik mocowany jest na takich trzech gumowych poduszeczkach. Nigdzie daty produkcji na silniku też nie ma. Wydaje się, że jest przejście. Sprawdzę stan szczotek. Szczotki wydają się być, przynajmniej ta, w dość dobrym stanie. Sprawdzimy drugą. Oryginalne szczotki Hoovera, jeszcze z logo. No dobrze, wydaje mi się, że jeżeli silnik będzie działał, to nie będę go na razie rozkręcał, nie będę sprawdzał łożysk. Tutaj wydaje się, że turbinka chodzi bez żadnych luzów. Spróbuję złożyć, wyczyścić oczywiście i złożyć odkurzaczek do kupy. I jeżeli nie będzie problemów z jego działaniem, to na razie nie będę robił przeglądu silnika. Odkurzaczek musi tylko zostać gruntownie przeczyszczony. Myślę, że zrobię to poza warsztatem, żeby tutaj za bardzo nie nabrudzić. I wytrzepię przy okazji też ten woreczek. Wnętrze obudowy potraktuję odrdzewiaczem i porządnie wyczyszczę pędzelkiem. Wyjdę do ogrodu, żeby tutaj nie zakurzyć sobie warsztatu i za chwilkę wracam z, mam nadzieję, wyczyszczonym silnikiem. Już wracam z podczyszczonym silniczkiem.
W środku potraktowałem go odrdzewiaczem, wyczyściłem troszkę wełną stalową. Mam nadzieję, że ten proces korozji został zatrzymany. Za jakiś czas tutaj znowu zajrzę. Przy okazji spędziłem 5 minut na kolanach w drugim warsztacie, ponieważ wypadła mi jedna z tych gumowych poduszeczek trzymających silnik i dzięki temu musiałem posprzątać wreszcie od dłuższego czasu i zamieść podłogę w warsztatu. W końcu gdzieś tam spod jednej z szaf udało mi się ją szczotką wydostać. Co? Powtórka z rozrywki. No nie, tym razem nie było tak źle. Silniczek przeczyściłem, te plamy na obudowie też potraktowałem odrdzewiaczem. Krótki test, czy w trakcie czyszczenia nic się tutaj nie uszkodziło. Wygląda na to, że działa. Ok, montujemy kolegę. Raz, dwa. Ostrożnie, żeby nie wypadły poduszki silnika. Okej. Opowiem później o pewnych, no, dość nietypowych rodzajach obrażeń, które często doznają, jak się okazuje z literatury medycznej, użytkownicy tego odkurzacza. Ale nie ma obawy, jeżeli ktoś użytkuje go zgodnie z przeznaczeniem, to raczej nic nie powinno się stać. Dobrze, teraz założymy przednią część. W modelu 100, jeżeli dobrze pamiętam, te śrubki trzymające przednią część odkurzacza były znacznie mniejsze. Zresztą możemy to zaraz porównać. Nie, one są takie same, myślę. Pewnie nawet pasowałyby do siebie. Pora na rączkę, ale jeszcze warto ją troszeczkę wyczyścić. Tak, tutaj przednie mocowanie rączki jest zarazem mocowaniem jej pokrywy. Warto o tym pamiętać.
O, dostałem, zdaje się, powiadomienie, że czeka na mnie kolejna przesyłka z kolejnym starym odkurzaczem. Jakim to niespodzianka? Bo opowiem o nim następnym razem. No i tutaj już śrubka z tyłu, z podkładką. Nie powinno być większego problemu. Ta śrubka wchodzi z kolei w obudowę silnika i trzyma go od tyłu. Czyli silnik jest zamontowany tutaj na jednej śrubie, a od przodu jest oparty o te trzy gumowe poduszki. Cóż, teraz zamontujemy przełącznik. Dobrze, mam zamontowane kabelki, sprawdzimy sobie teraz połączenie. Jest. Nie ma. Tak. Teoretycznie mógłbym wymienić te śrubki, ale wolę, żeby zostały oryginalne. Jeżeli będzie z nimi problem, to oczywiście zostaną one zamienione na inne. Nie jest źle. Mimo że mają troszkę uszkodzone główki, można je naprawdę mocno dokręcić. Rączka się trzyma bardzo ładnie. Chodzi bardzo ładnie. Oczywiście, że obudowę tego odkurzacza można by wyczyścić, zczyścić, polakierować od nowa, ale jednak szkoda, mimo tych rys, mimo uszkodzeń, które należą do historii tego urządzenia, no mamy ładny, taki biało-kremowy, czy też w kolorze kości słoniowej lakier i nawet gdyby ten odkurzacz został ponownie polakierowany i był piękny, biały i lśniący, no to już nie będzie to ten oryginalny Hoover, który mamy w tym momencie. No cóż, przyszła pora na montaż worka, który został dość skutecznie wytrzepany. Trochę czasu mi to zajęło. Wyczyściłem też tą część mocującą. Ona była bardzo brudna, zaś nie działa.
Została ona wypolerowana troszeczkę wełną stalową. Tutaj przy okazji, nie wiem czy to zauważyliście na początku filmu, ten woreczek miał drut mocujący, krótko mówiąc worek był odwrócony do góry nogami, z drutem mocującym w dolnej części. Teraz przełożę go na górę, będzie po prostu ładniej wyglądało to po zmontowaniu. Myślę, że tak powinno być to zrobione fabrycznie. No i ostatnia śrubka. Worek można było wrzucić oczywiście do pralki, ale szkoda mi było tych oryginalnych napisów. Licho wie, czy one przetrwają po tylu latach pranie. Został on wytrzepany, odkurzony, wyczyszczony. Nie musi naprawdę być zupełnie pozbawiony jakichkolwiek śladów użytkowania. Zaczepy worka także podczyściłem, potraktowałem odrzewiaczem. No, wygląda na to, że przejście jest. W tej chwili wyłącznik działa. Kabel zaraz wyczyszczę, ale myślę, że przyszła pora na rozwiązanie zagadki, czy odkurzacz Hoover Dustet z lat 60. lub 70. działa. W tym celu zaraz go wypróbujemy. No cóż, myślę, że przegląd, mały remont, czyszczenie odkurzacza Hoover Dustet można uznać za udany. Bardzo cieszę się, że dołączy on jako już kolejny, nowszy model Hoovera do mojej kolekcji. Razem z tym Hooverem Dustet model 100, prawdopodobnie z końca lat 30. Ten, tak jak mówiłem, prawdopodobnie pochodzi z lat 60. lub 70. Jeżeli ktoś ma na przykład opakowanie, kartę gwarancyjną, jakiś kwit sprzedaży tego odkurzacza w kolekcji, na którym widnieje data i potrafiłby mi powiedzieć, z którego dokładnie roku pochodzi ten odkurzacz, będę się bardzo cieszył. A obiecałem, że jeszcze powiem na koniec o pewnej kuriozalnej sprawie, która związana jest z tymi odkurzaczami. Otóż w poszukiwaniach w brytyjskich materiałach, dokumentach archiwalnych dotyczących odkurzaczy trafiłem na bardzo wiele doniesień lekarzy, doniesień medycznych na temat, uwaga, uszkodzeń męskich, no, części intymnych powstałych w wyniku, jak to się nazywa, obcowania z odkurzaczami, przy czym akurat Hoover
Akurat ten model odkurzacza Hoover Dustet zadziwiająco często pojawiał się w tych doniesieniach z lat 60., 70., 80., więc no, najpewniej chodziło właśnie o ten model. Panowie twierdzili najczęściej, że no, bardzo duże urazy, które doznali, jak już wspomniałem, w swoich częściach intymnych, wynikały z tego, że odkurzając nago, no, że tak powiem, ich atrybuty dostały się tutaj do tej ssawki odkurzacza. No, trochę trudno mi sobie wyobrazić przypadkowy wypadek tego typu, tym bardziej, że no jednak ta ssawka bardzo utrudnia tego rodzaju rzecz. O tym odkurzaczu z lat 30. nie wspominając, być może był on specjalnie przed takimi wypadkami zabezpieczony. No, natomiast czy to podczas naprawy, czy to podczas odkurzania, możecie sobie wyobrazić, jeżeli pamiętacie te aluminiowe turbinki tutaj na silniku, które właśnie są już no, gdzieś tu na tej wysokości, że ten odkurzacz mógł faktycznie spowodować dość, no, być może nawet nieodwracalne, a w każdym razie wymagające interwencji chirurgicznej obrażenia. No, ja nie chciałbym tutaj mieć palca w momencie, kiedy ta turbina działa, ponieważ właśnie akurat w tym momencie ją dotykam, co jest trochę może nierozsądne, biorąc pod uwagę, że odkurzacz jest włączony do kontaktu. Na szczęście nie ruszył, bo pewnie już bym był w szpitalu na szyciu palca. Więc no, tym bardziej nieprzyjemne musiałoby być to w przypadku panów, których no, duma dostała się w tą ssawkę. Czy przypadkowo, czy specjalnie, to już pozostawiam ocenie widzów. Myślę, że ten odkurzacz jest też dosyć ciekawy, ponieważ w czasach, kiedy nie istniały jeszcze seks shopy, był jedną z takich pierwszych zabawek erotycznych, którą panowie kupowali pod pretekstem wykorzystywania do sprzątania swoich samochodów. Taka ciekawa historia związana, jak mi się wydaje, jak znalazłem w materiałach medycznych, głównie właśnie z tym modelem odkurzacza. Teraz tak sobie pomyślałem, że trochę mam nadzieję, że mój odkurzacz, który znajduje się w mojej kolekcji, takich przygód za sobą nie miał, ale kto wie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka dotyczącego starych odkurzaczy. Już mam w zanadrzu kolejne, bardzo chętnie o nich opowiem, a te obydwa Hooverki, obydwa sprawne, obydwa działające, wędrują na półkę z eksponatami. Dzięki, cześć, do zobaczenia.